Rozmawiam z naszą absolwentką Katarzyną Jonaczek, aktualną mistrzynią świata w biegach przeszkodowych OCR i zwyciężczynią programu Ninja Warrior Polska. Witaj, Kasia. Cześć, dzień dobry. Gratulacje, to niesamowite osiągnięcia. Jakie emocje Tobie towarzyszyły podczas tych zawodów? Generalnie cały ostatni sezon to jest jedna wielka radość i wręcz momentami niedowierzanie. Były to gdzieś moje cele, były to gdzieś moje marzenia, ale nie sądziłam, że aż taki procent planu uda się wykonać. Na Mistrzostwach Świata w tym roku pierwszy raz miałam okazję stanąć do rywalizacji tak naprawdę z najlepszymi zawodniczkami, dziewczynami, które mają aktualne rekordy świata. I no, dla mnie to było i wyjątkowe móc po prostu z nimi rywalizować, a to, że jeszcze udało się z nimi wygrać, było naprawdę, myślę, że te emocje zostaną ze mną na długo. Skoro już mówisz o rywalizacji, to jak Ty się przygotowujesz do tak ważnych zawodów? Jakie przygotowania i treningi wchodzą w grę? Trzy razy w tygodniu jest to przygotowanie motoryczne, czyli siłownia, bieżnia, wszelkie tego typu sprawy. A oprócz tego przeszkody, w zależności od części sezonu, czasem raz w tygodniu, czasem trzy razy w tygodniu. Raczej ja specjalizuję się w torach dynamicznych, więc u mnie jest to wręcz przeciwnie, używanie jak najmniej przeszkód i jak najkrócej spędzanie na nich czasu. Ale czasem są to treningi techniczne, czyli tych przeszkód pokonujemy wtedy bardzo dużo. Oprócz Mistrzostwa Świata masz wiele innych osiągnięć, takich jak tytuł Mistrzyni Europy, medal na Gulf Games w Dubaju. Zostałaś najlepszą kobietą programu Ninja Warrior Polska. Jak utrzymujesz tak wysoką formę w ciągu roku? Myślę, że tutaj też duża zasługa mojego trenera i z tego miejsca mogę mu po raz kolejny podziękować. Jest to po prostu sport, w którym ja się zakochałam, więc przygotowania są swego rodzaju moim hobby. Jest to również ciężka praca, ale coś, co po prostu lubię robić i chyba dzięki temu udaje się włożyć w to tyle serducha, co potem daje efekty. To świetna praca. Zdradzisz nam, co planujesz na przyszłość, jakie masz plany i marzenia? Myślę, że z takich głównych celów chciałabym powalczyć o rekord świata. Skoro to mistrzostwo już udało się wywalczyć, to rekord byłby takim zwieńczeniem. Mam nadzieję, że w tym roku uda się to, ponieważ nie wszędzie jakby tor musi być specjalnie certyfikowany, żeby rekord mógł się liczyć. Także jeszcze nie jest pewne, czy dam radę uczestniczyć w takiej imprezie. Ale zrobię wszystko, żeby móc chociaż spróbować. Bardzo ambitny cel, trzymamy mocno kciuki. A masz pewnie wielu fanów, którzy podziwiają Twoje sukcesy. Czy masz jakieś przesłanie lub rady dla tych młodych ludzi, którzy marzą o osiągnięciach podobnych do Twoich? Myślę, że poradziłabym wszystkim próbować nowych rzeczy. Ponieważ u mnie przygoda z przeszkodami zaczęła się przypadkiem, to miała być zabawa, a mijają 3 lata i jadę na Mistrzostwa Europy, jadę na Mistrzostwa Świata, wracam z medalem, zyskałam pasję swojego życia, poznałam wspaniałych ludzi i tak naprawdę ta jedna decyzja, to, że raz poszłam gdzieś pobawić się na te przeszkody, odmieniła moje życie. I może u kogoś nie będzie to stricte tor przeszkód, ale można naprawdę znaleźć coś, co będzie nam dawało radość. Dziękuję bardzo za rozmowę i trzymamy kciuki. Do zobaczenia.